Pani się spotykają na randkach? Jezu! Jak idą na tę randkę, to co oni na tej randce robią? Jak jedzą spaghetti i będą razem jeść, to jak im się trafi ta sama kluska, to mogą się pocałować. Okej. Jak chłopak powinien się ubrać na taką randkę? Elegancko i ładnie. Mamy garnitur, garnitur. Nie, czarna kokardka. Bernie założył marynarkę. A biała bluzka. A gdzie to mają być, żeby się ubrał na galowo. I jeszcze granatowe spodnie. Czyli jeansy. Jakie jeansy? No, ja. A jak już są na tej randce, chłopak jest elegancko ubrany i siadają razem przy stole. I jedzą coś. Jedzą coś. Najczęściej na bal, w domu. Na przykład spaghetti. Na przykład jakieś ciastko i herbatę. Tu? Na przykład razem kawę jedzą i piją kawę. Nie, kawę nie ja się. Dobra. I na przykład sobie o czymś rozmawiają, o czymś miłosnym. Nie, na przykład się nie zagadam. Czyli ja jestem kiedy zakochana. Zdaję serduszko. Na przykład chłopak daje dziewczynie pierścień. Róże. Pierścień. Pierścień też, prawda? I róże. Pierścień i róże. Daje jej róże i co on do niej mówi? Kocham cię. Jak daj pierścień, to może się spytać, czy wyjdzie. I się pyta, to za ciebie róża. I daje czekoladki. Te czekoladki na walentynki, to jak one powinny wyglądać? W punkcie serca. I jeszcze... O smaku mogłyby być truskawkowe? Nie, kucham z truskowym i oreo. A powiedzcie mi, po czym można poznać zakochanie? Jak się całują? Nie. Jak chodzą razem na randki. Jak się patrzy. I wtedy jak chłopak patrzy się tak na dziewczynę, to co w jego oczach błyszczy? Serduszko. Serce złote. Okej, serce złote. Serce, tak. A ile trwać może zakochanie? Całe wieki. 100 lat. Do końca swojego życia. 5 godzin. Jak chłopak z dziewczyną już długo chodzą na te randki, wtedy postanawiają, że... Wezmą ślub? A co to jest ślub? Ślub to czyli pocałowanie. I dostanie... dostanie dziewczyna pierścień od chłopaka. Albo ktoś kogoś zaprasza na ten ślub, no i potem para młoda wychodzi i chłopak tańczy z tą dziewczyną i bierze ją na ręce. A potem dziewczyna rzuca bukiet kwiatów, to go złapie, następny będzie miał ślub. Wszystkiego najlepszego i żeby były bardzo bogacie. Życzę wam dużo szczęścia i radości. Życzę wam szczęścia, dużo słodyczy, Zuzia
kiereś rodzicom życzy? Życzę rodzicom, żeby mieli dużo pieniędzy i mogli wszystko kupić sobie. Życzę moim rodzicom, żeby sobie kupili dwa nowe auta, którymi mogą jeździć do pracy i żeby mieli bardzo dużo pieniędzy. Życzę mojej mamie dużo zdrowia, szczęścia i radości. To ja, Nataszka, pa, pa. Życzę mojemu ukochanemu, żeby kiedyś się razem spotkaliśmy na randce i żeby mi dał czekoladki i kwiatki. Ja rodziców kocham i ich bardzo lubię.